Siema, tu siedzi wahacz, a tu widzicie Suzuki Jimny w wersji Elegance i z manualną skrzynią biegów. Spędziłem z tym samochodem tydzień, przez ten czas nazbierałem o nim 27 spostrzeżeń, którymi teraz chcę się z Wami podzielić w teście wideo. Zatem startujemy! Suzuki Jimny ma długą historię, ponieważ jego pierwsza generacja pojawiła się na rynku w 1970 roku i od zawsze naznaczony był on terenowym charakterem. Obecne, czwarte już wcielenie tego modelu, wbrew rynkowym trendom, zdecydowanie nie zrywa z offroadową tradycją, a mimo to jego mocno kanciaste nadwozie ma w sobie tyle uroku i jest tak oryginalne, że moim zdaniem pozwala lepiej wyróżnić się na ulicy niż praktycznie jakikolwiek inny, nawet najbardziej wymyślny i lifestyle'owy miejski crossover. Jimny do testów dostałem w najbogatszej wersji Elegance, która nie wpływa diametralnie na wygląd tego samochodu. W największym stopniu czyni to wprowadzając 15-calowe aluminiowe felgi zamiast stalówek o tym samym rozmiarze, a poza tym dodaje detale takie jak lakierowane na czarno lusterka czy klamki w kolorze nadwozia. Większą robotę robi obecne w testówce i wymagające już dopłaty 3090 zł dwukolorowe nadwozie, bo do tak dziarsko zaprojektowanego modelu urozmaicenie kolorystyczne dachu i wyrazista niebieska barwa reszty jest moim zdaniem w sam raz. Odmiana Elegance wprowadza za to LED-owe światła mijania i drogowe. Są to jedyne diody z przodu samochodu, ponieważ światła do jazdy dziennej nie świecące się po zmroku, a także kierunkowskazy są już żarówkowe. Żarówki siedzą również w bocznych kierunkach ulokowanych na błotnikach. Z tyłu też nie mamy żadnych LED-ów i taki sposób oświetlenia w tym modelu bardzo mi się podoba, bo tam, gdzie wpływa to na bezpieczeństwo i widoczność, zamontowano diody, a wreszcie miejsc mamy świetnie pasujące do charakteru tego samochodu tradycyjne oświetlenie. Miks tradycji z nowoczesnością widać też we wnętrzu, ponieważ testowane Suzuki w wersji Elegance ma całkiem sporo współczesnych elementów wyposażenia. Mamy automatyczną klimatyzację, ekran dotykowy, kierownicę z dużą ilością przycisków, komputer między zegarami, ale to wszystko jest wkomponowane wprost idealnie w taki totalnie oldschoolowy design deski rozdzielczej, co moim zdaniem wypada super. Szczególnie ciekawie prezentuje się dźwignia zmiany biegów, która sprawia wrażenie, jakby była żywcem wyciągnięta z jakiejś starej ciężarówki. Za nią znajduje się kolejna dźwignia służąca do zmiany napędu. 2H, 4H i 4L mamy do wyboru. W kokpicie Jimny królują twarde tworzywa, które jednak nie prezentują się źle. Chociażby górna część deski rozdzielczej wykonana została z materiału o bardzo przyjemnej dla oka fakturze. Poniżej mamy już bardziej standardowo wyglądające tworzywa, przyzwoite jakościowo i przede wszystkim sprawiające wrażenie bardzo solidnych. Takich, które wytrzymają niejedną terenową przygodę i wytrzymają ją z godnością, nie tylko gdy się na nie patrzy. Takie wrażenie jest obecne również, gdy się tutaj dotyka poszczególnych elementów, to ani się te elementy nie ruszają, ani nie wydają żadnych niepożądanych dźwięków. Spasowanie jest tutaj wzorowe. Tak samo obsługa instrumentów sterujących, takich jak pokrętła, tutaj różnego rodzaju przełączniki. To wszystko działa tak jak należy, więc biorąc pod uwagę przeznaczenie tego samochodu i jakość jego wykonania, oceniam bardzo wysoko. W wersji Elegance w testowanym Suzuki w standardzie dostaje się system inforozrywki z ekranem dotykowym oraz wyposażony w moduł nawigacji. Przełączanie się pomiędzy tą nawigacją a innymi funkcjonalnościami odbywa się albo przyciskami na górze, albo mamy też ekran domowy o trochę zmarnowanym potencjale, ponieważ tutaj przydałaby się po prostu mapa, a nie tylko skróty do poszczególnych modułów. Nie trzeba byłoby się wtedy między nimi tak często przeklikiwać. Ustawienia są bardzo proste tutaj. Mamy jedynie właściwie sterowanie dźwiękami, no i poza tym jakimiś tam podstawowymi elementami związanymi z wyświetlaczem, z zegarem, więc tutaj nie ma za bardzo co ustawiać, ale gdy już trzeba, to robi się to w sposób łatwy. Ekran ma dobrą jakość, też nie można narzekać na reakcję na dotyk, więc na co dzień korzysta się z niego bezproblemowo. Trudności nie sprawia też obsługa samochodu z poziomu kierownicy. Po prawej jej stronie mamy przyciski odpowiedzialne za tempomat, po lewej system audio i komputer między zegarami, a poniżej za telefon. Wszystkie one są logicznie rozmieszczone i korzystanie z nich bardzo szybko staje się czymś naturalnym. Pomiędzy uroczo przestarzale wyglądającymi zegarami Jimny znajduje się ekran komputera pokładowego. Owy komputer obsługiwać można albo z kierownicy, albo przyciskiem obok zestawu wskaźników. Wyświetla on bardzo podstawowy pakiet informacji związanych ze spalaniem, chwilowym, średnim zasięgiem, średnią prędkością czy czasem jazdy, więc nawet brak języka polskiego w tym komputerze nie powinien być dla nikogo problemem.
A propos fajnej przestarzałości, spójrzcie jeszcze, jak wygląda ekran systemu inforozrywki i jak wkomponowany został w deskę rozdzielczą. Dla mnie to wygląda tak, jakby ktoś po prostu wziął taki mały, stary telewizorek kineskopowy i wrzucił go gdzieś tutaj na podszybie. Zmyślne, naprawdę szalenie zmyślne i fajne. Kierownica w prezentowanym modelu jest regulowana tylko w pionie, a z kolei fotela ustawiać góra-dół się nie da. Pomimo tego mnie całkiem szybko udało znaleźć się wygodną pozycję za kierownicą, co najwyżej siedziałem trochę wyżej niż zwykle, bo zazwyczaj w autach to umożliwiających obniżam sobie fotel. Za to moja lewa noga czuła się nieswojo, przynajmniej na początku, ponieważ o ile w normalnych samochodach podnóżek jest ulokowany mniej więcej na tej wysokości, to w Jimny jest on zdecydowanie dalej. Suzuki w testowanym modelu nie oferuje systemu dostępu bezkluczykowego, proponuje za to klientom swojego rodzaju podróż w przeszłość, do niekoniecznie fajnych czasów, w których groty kluczyków samochodowych nie były chowane niczym scyzoryki, więc tutaj cały czas takie coś ostrego będzie nam wystawać. Na szczęście sekcja elektroniczna tego pilota jest cienka i bardzo lekka. Chyba nikogo nie zaskoczę stwierdzeniem, że w Jimny nie znajdziemy żadnych dekoracyjnych źródeł światła, za to instrumenty pokładowe podświetlone zostały praktycznie w 100%. Jedynym wyjątkiem, biedakiem jest sterownik lusterek, który za kierownicą się nie świeci, ale wszystkie inne elementy tak, więc po zmroku bez problemu można ten samochód obsłużyć. Kombinacja kolorystyczna obecna w tej kabinie, to znaczy połączenie pomarańczy z bielą, moim zdaniem jest przyjemna. Sposób podświetlenia tego samochodu jak na dzisiejsze standardy niczym się nie wyróżnia, ale biorąc pod uwagę, z jakim autem mamy do czynienia, to jest tutaj jak znalazł. Specyficzne nachylenie szyb testowanego modelu, to znaczy praktycznie pionowe, sprawia, że gdy odpali się lampkę kabinową albo gdy na wysokości przedniej szyby znajduje się jakieś źródło światła na zewnątrz, światła innego samochodu albo jakiekolwiek inne, to mocno, bardziej niż w innych autach, odbija się ono w przeciwległej szybie, jak widać, oświetlony tylko lampką kabinową. Spokojnie mogę się z Wami przywitać. Siema, tu Wahacz. Lusterka boczne w Jimny są spore i dobrze spełniają swoje zadanie. To samo rzec można o frontowej szybie, praktycznie pionowej, przez którą bez problemów dostrzec można chociażby z kolei poziomo poprowadzoną maskę, która kończy się praktycznie wraz z nadwoziem, co sprawia, że wyczuwalność tego samochodu do przodu jest wzorowa. O widoczności nie mogę tego powiedzieć ze względu na daleko kończącą się linię dachu, co sprawia, że stając gdzieś na światłach, nieraz trzeba się schylić, aby dostrzec sygnalizator. Widoczność na boki, jak i do tyłu, też jest bardzo dobra i brak jakichkolwiek elektronicznych dodatków w wersji Elegance, znaczy kamery cofania, ani żadnych czujników, nie jest problemem, gdy się jeździ po mieście, czy tam gdzieś generalnie na asfalcie, ponieważ łatwo można wyczuć wszystkie przeszkody wokół. Ale gdzieś w terenie, gdzie są jakieś kamienie albo manewruje się przed urwiskiem, jakaś kamera by się tutaj przydała i dodatkowe wsparcie. Można je na szczęście sobie zamówić na liście wyposażenia akcesoryjnego. Mamy za około 750 zł czujniki tylne. Kamerę też można za kilka stówek ekstra domówić. Zależy to jej cena od zestawu multimedialnego, z jakim ją sprzężemy. Przy czym pewnym substytutem dla elektronicznych asystentów parkowania może być tradycyjne otworzenie szyby, ponieważ ze względu na kształt nadwozia w testowanym Suzuki zarówno przednie nadkole, jak również progi i tylne jest świetnie widoczne. Wystarczy tylko lekko wychylić głowę i to się przydaje, gdy ważne jest, aby dostrzec jak najwięcej, co się dzieje przed albo za samochodem. Długość nadwozia Jimny to 364,5 cm, a szerokość wynosi 164,5 cm, co czyni go autem porównywalnym rozmiarowo z niewielkimi hatchbackami. Sprawia to, że pod kątem gabarytów i kształtu nadwozia Jimny jest wprost idealnym wyborem do miasta, w pełni zasługującym na zdobyty tytuł najlepszego samochodu miejskiego 2019 roku. Jednak w kwestii układu kierowniczego już tak idealnie nie jest, ponieważ pracuje on co prawda ze stosunkowo niewielkim oporem, ale ma też bardzo duży kąt obrotu, więc od jednego maksymalnego skrętu kół do drugiego trzeba się solidnie nakręcić kierownicą, co jest dobre w terenie, bo wtedy nie wyrywa się ona z rąk na nierównościach, ale gdzieś na ciasnych zawrotkach, na skrzyżowaniach czy na parkingach w szybkim wykonywaniu manewrów sprawdza się to delikatnie mówiąc średnio, tym bardziej, że koło kierownicy nie chce wracać samo jakoś gwałtownie do pozycji zero. Za to przy maksymalnie skręconych kołach Jimny ma niewielką średnicę zawracania, co wypada na plus.
W terenie zabudowanym dobrze daje sobie radę jednostka napędowa, która jako jedyna może znaleźć się pod maską omawianego modelu, czyli benzynowe czterocylindrowe wolno ssące 1.5 VVT, rozwijające 102 konie mechaniczne i mające maksymalny moment obrotowy wynoszący 130 Nm przy 4000 obrotów na minutę. Na miejskich asfaltach Jimny z tym silnikiem miał wystarczającą dynamikę, wymagał czasami wkręcenia na trochę wyższe obroty przy przykładowo włączaniu się do ruchu, ale mogłem nim podróżować z grubsza tak jak każdym innym samochodem. Tego wrażenia nie burzyła skrzynia biegów, która wygląda wybitnie siermiężnie, ale pracuje w stylu zwykłych aut Suzuki. Może w niewielkim stopniu wymaga użycia większej siły do zmiany przełożenia, ale poza tym nie haczy, ma niezbyt duży skok lewarka i dobrą precyzję z pewnym wrzucaniem kolejnych biegów. O ile silnik testówki przy niskich prędkościach jest w pełni wystarczający, to na trasie zaczyna wyraźniej odczuwać się jego ograniczenia. Suzuki deklaruje, że prędkość maksymalna auta to 145 km na godzinę i gdy podróżowałem nim po drogach ekspresowych, a w szczególności po autostradach, to rzadko opuszczałem prawy pas, bo według mnie komfortowa jazda tym samochodem kończy się na prędkości około 110 km na godzinę. Wtedy silnik trzyma trochę ponad 3200 obrotów, co nie jest aż tak odczuwalne, bo w kabinie jest dosyć głośno, ale bez dramatu i można sobie spokojnie jechać. Powyżej tych prędkości szumy powietrza się znacząco zwiększają, a przy 140 km na godzinę silnik ma jakieś 4100 obrotów, co słychać, i dodatkowo można też poczuć, że ciągnie on już resztkami sił. Na szczęście podatność na boczne podmuchy nie rośnie bardzo wraz z prędkością, bo i przy 100 km na godzinę, na przykład wyjeżdżając gdzieś zza ekranów akustycznych, potrafiło samochodem trochę bujnąć, ale w stopniu mniejszym niż myślałem, patrząc na nadwozie Jimny. To znaczy trochę mocniejsze skupienie i trzymanie rąk na kierownicy wystarczało, by ewentualnie kontrować podmuchy, a jazda po autostradach nie wywoływała u mnie dyskomfortu. Nie zmienia to jednak faktu, że testowane Suzuki zdecydowanie autostradowcem nie jest, ale do spokojniejszych pozamiejskich podróży po drogach krajowych nadaje się całkiem nieźle. Gorzej niż takie typowo asfaltowe crossovery, ale bez problemów można według mnie go w ten sposób użytkować, chociażby dlatego, że zapewnia całkiem dobry poziom wygody. Balonowe opony i miękkie zawieszenie powodują, że nierówności są w nim dobrze, a na dodatek kulturalnie neutralizowane. Przyzwyczajenia wymaga za to wysoki środek ciężkości i tendencja nadwozia do przychyłów i bujania się, no ale taki jest urok aut tego typu. Układ kierowniczy nie jest zbyt bezpośredni, też widać, że został on ukierunkowany na jazdę terenową, ale do normalnego przemieszczania się wystarcza i to bardziej zawieszenie zniechęca do ostrego brania zakrętów niż on. Gdy wyjechałem testówką na ulicę centralnych części Warszawy w dzień pracujący około godziny 14, to po kilku kilometrach podróży komputer pokładowy pokazywał średnie spalanie na poziomie 7,1 litra. Na zwykłych drogach pozamiejskich zużycie paliwa zawierało się w przedziale 6-6,5 litra, przy 120 km na godzinę rosło do około 8,5-9 litrów, a z prędkością 140 km na godzinę przyznam, że dłużej nie jeździłem, bo w tym aucie ona po prostu nie ma sensu. Swój prawdziwy potencjał Jimny zdradza dopiero po zjechaniu z asfaltu, bo wtedy docenić można chociażby nadwozie oparte na ramię, kąt zejścia wynoszący 49 stopni, kąt rampowy 28 stopni, kąt natarcia 37 stopni i prześwit wynoszący 21 cm. Do tego dochodzi oferowany w standardzie napęd na 4 koła Allgrip Pro z reduktorem, a także super kanciasty kształt nadwozia. Ekspertem od jazdy terenowej nie jestem, nie mam też nikogo znajomego z traktorem, więc granic możliwości Jimny nie testowałem i pewnie odważyłem się wykorzystać stosunkowo niewielki stopień offroadowego potencjału tego modelu, ale trochę nim jednak pojeździłem po nieutwardzonych szlakach i radził on sobie wtedy bardzo dobrze. Zawieszenie, podobnie jak na asfalcie, nie dobijało i cicho radziło sobie z kolejnymi nierównościami, a jego bujana charakterystyka powodowała, że offroadowa jazda nie była męcząca. Różnego rodzaju kałuże, błotniste fragmenty ze sporymi kolejnami czy nierówności leśnych dróżek pokonywałem z dużym spokojem, dzięki czemu nieutwardzone fragmenty drogowej infrastruktury były dla mnie dostępne w zdecydowanie większym stopniu niż w zwykłych podwyższonych autach.
Dostęp do drugiego rzędu siedzeń w testowanym modelu można uzyskać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest pociągnięcie tej dźwigni, która pochyla oparcia przedniego fotela i odsuwa go maksymalnie do przodu. Minusem tego rozwiązania jest fakt, że fotel nie wraca do poprzednio zapamiętanej pozycji, tylko odsuwa się maksymalnie do tyłu, a oparcie ustawia się pionowo. Drugą możliwością jest po prostu wykorzystanie tego, że fotel bardzo daleko można odsunąć do przodu i już bez zabawy oparciem, po prostu uzyskanie przestrzeni, która dla osób o trochę drobniejszej posturze powinna być wystarczająca, aby zająć miejsce na tylnej kanapie. Maksymalne odsunięcie fotela do tyłu sprawia, że na nogi jeszcze trochę miejsca mam. Oparcie jest miękkie, więc nie ma problemu, że moje kolana leciutko się stykają z nim, ale już na stopy jest gorzej, to znaczy nie jest zbyt dużo tutaj przestrzeni na nie, więc mają one dosyć ciasno. Z kolei po zajęciu miejsca za fotelem kierowcy ustawionym pod siebie, to znaczy nie tak bardzo odsuniętym do tyłu jak ten, ale z bardziej pochylonym oparciem, na nogi miałem też niewiele przestrzeni, ale znowu nie cierpiałem z tego powodu ze względu na miękkie oparcie. Stopy miały za to zdecydowanie bardziej komfortowe warunki i więcej miejsca. Tak samo komfortowo miałem nad głową, ponieważ taki margines dzielił mnie jeszcze od podsufitki. Jimny jest samochodem czteroosobowym, więc w środku legalnie nikt nie może usiąść. Dlatego tylko dla formalności powiem, że tunel środkowy wystaje w takim stopniu. Zostając jeszcze na chwilę na tylnej kanapie, dopowiem, że aby się z niej wydostać, wystarczy nacisnąć taki mały pedał znajdujący się przy fotelu. Ja to zrobiłem ręką, naturalnie się to robi nogą i fotel już odjeżdża. Przy czteroosobowej aranżacji wnętrza bagażnik testowanego modelu liczy mocno symboliczne 85 litrów, które można w łatwy sposób powiększyć do 377, składając oparcia tylnej kanapy, a maksymalne zdolności ładunkowe Jimny według producenta wynoszą 830 litrów. Cennik Jimny rozpoczyna kwota 77 900 zł, za którą dostaje się samochód w wersji komfort z takim układem napędowym jak w testówce, ale mocno spartańskim wyposażeniem, to znaczy bez elektryki szyb i lusterek czy centralnego zamka, ale za to z systemem audio z Bluetooth, manualną klimatyzacją i systemami bezpieczeństwa. Jest to zatem odmiana typowo dla osób, które chcą mieć po prostu możliwie tanią terenówkę do katowania gdzieś na bezdrożach. Testowana wersja Elegance kosztuje od 89 900 zł i w tej cenie dostaje się auto już naprawdę nieźle wyposażone, które z kolei jest stworzone dla osób chcących mieć terenówkę, ale taką, którą będą mogli użytkować na co dzień i cieszyć się współczesnymi udogodnieniami, takimi jak nawigacja, światła LED czy podgrzewane fotele. W egzemplarzu testowym dopłaty wymagało jedynie dwukolorowe nadwozie za, przypominam, 3090 zł. Suzuki Jimny to samochód unikalny w dzisiejszych czasach, praktycznie na każdej płaszczyźnie, którym jeździło mi się niesamowicie przyjemnie, bo rzadko które auto jest tak fajne i tak potrafiące poprawić humor. Gdybym miał jednak użytkować go tylko na asfalcie, i to jakimś miejskim, to jako główne auto bym go nie kupił, bo na co dzień zwykłe crossovery sprawdzają się w takich warunkach lepiej i są bardziej uniwersalne, więc Jimny mógłbym co najwyżej traktować jako drugi samochód, tak zwany fun car, model do zabawy. Ale gdybym mieszkał w mniej gościnnych motoryzacyjnie terenach, na przykład w górach, albo po prostu lubił kontakt z naturą i chciałbym małą terenówkę, która pozwoli mi ze spokojną głową odkrywać nowe, nie tak łatwo dostępne miejsca, to testowane Suzuki byłoby świetną propozycją. Po części oczywiście dlatego, że model ten nie ma praktycznie konkurencji na swojej półce cenowej, ale głównie ze względu na to, że Jimny to po prostu bardzo udany samochód. I to wszystko, co przygotowałem o tym naprawdę ciekawym Suzuki. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!